Hej, hej, witam w kolejny materiał poświęcony DBD. Dzisiaj szybkie omówienie eventu, który startuje dzisiaj od godziny 17.00. potrwa on do końca miesiąca, czyli do 31 marca. I w zasadzie tutaj zresztą Wam wszystkie informacje, o których po prostu wiemy, które będą dotyczyły tego eventu. Sam event jest generalnie nowym eventem. Wcześniej nie mieliśmy go w grze i zapowiadał on się bardzo, ale to bardzo ciekawie. Jeżeli chodzi o klasyczne rzeczy, które dotyczą generalnie eventów, dostaniemy nowe itemy, w tym chociażby mapę, którą de facto już możemy w ogóle znaleźć w grze, co jest trochę śmieszne, bo odpalając sobie po prostu yy, kifa, możemy sobie po prostu spikować yy, właśnie tutaj nową mapkę zakrowioną eventową właśnie do, do meczu, więc no, dzisiaj yy, wiemy, że dostaniemy oczywiście yy, mapkę. I tutaj oczywiście można byłoby się pośmieć, że coś wyciekło w DBD i coś tam nie zadziałało tak jak miało. Nowe nie znałem, ale idąc dalej, dostaniemy również klasyczny nowy tom 2 w zasadzie 2. To my archiw i będzie to jak zawsze fajna opcja dla osób, które po prostu jeszcze nie mają skończonego riftu, co generalnie dzisiaj jest stosunkowo ciężkim zadaniem, żeby nie kończyć riftu, ale więc kolejne blood i kolejne skinki, które będziemy mogli właśnie otrzymywać w nagrodę, no bo będzie to w klasycznym ostatnio wydaniu, po prostu robimy sobie zadanka z archiw tych eventowych, zbieramy sobie punkciki, które potem sobie wydajemy po prostu na skiny, które już część w Widzieliśmy w ostatnim trailerze zapowiadającym sam event. No i również klasycznie dostaniemy specjalny offering eventowy zwiększający ilość bloodpointów za dany mecz. Aczkolwiek to nie będą setki, tak jak w evencie urodzinowym, będzie to tylko offering w zasadzie tak jak na każdym innym. Iwencie, który możemy wykorzystać właśnie do tego 31, więc normalnie w świecie nie będzie opłacało się ich trzymać na zapasy w przeciwieństwie do setek z rocznic urodzinowych. Dobrze, ale na czym będzie polegał sam event? Sam event będzie generalnie w zasadzie będziemy cały czas zbierali krew i wygląda to dosyć Podobnie jak było w evencie Halloweenowym parę lat temu gdzie po prostu zbieraliśmy sobie roślinki i tak jak zbieraliśmy sobie wtedy esencje tak będziemy sobie zbierali krew. I również w grze będziemy mogli tą krew wydawać na strefy takie krwawe takie okręgi które generalnie widzicie w miniaturce i też teraz to po prostu pewnie widzicie w, w tle bo sobie to podczas montażu wam to po prostu dodam i który będzie dawał różne efekty, czy to surwom, czy to killerom. Prawdopodobnie będzie to jakiś bonus, bądź debuff do movement speedu, aczkolwiek może się mi wydawać. No i osoby, które właśnie dostaną efekt od ten eventowy, no będą miały na sobie taką widoczną, taki widoczny po prostu efekt krwi wokół postaci, to też fajnie widać na samym trailerze. Więc de facto element związany ze zbieraniem czegoś w DBD no pozostaje, jeżeli chodzi o event i zobaczymy, jak to finalnie będzie działało. Również dostaniemy oczywiście skinki, które też mam właśnie pokazane, które wyglądają naprawdę spoko. Dla mnie chyba najmocniejszym, a w zasadzie najfajniejszym skinkiem jest skin do. Do doktora. Bo mimo wszystko ten doktor wygląda obłędnie, więc jeżeli będzie można go sobie jakoś odblokować, to na pewno to zrobię. No i de facto na tyle szybkie omówienie, tutaj nie wchodzę jakoś wielce w wliki, w no bo dzisiaj to po prostu dostaniemy i troszkę to się, e, troszkę to się według mnie już mija. Mm, więc w zasadzie tak, w momencie, kiedy Wy to widzicie, za chwilę ten event startuje, mm, jutro na Twitchu link macie w opisie, sobie troszkę ogram ten evencik i zobaczymy co i jak. Także dzięki za uwagę. Piszcie, co sądzicie o tym evencie, o skinkach i w ogóle o DBD, bo mam wrażenie, że ostatnio DBD idzie właśnie w dobrym kierunku i nie wiem, czy też on nie zrobi takiego dedykowanego materiału kolejnego pogadankowego. Tak to w zasadzie ostatnio mam w zwyczaju. Także jeszcze raz, piszcie w komentarzu, co sądzicie. Trzymajcie się. Do następnego. Hej, hej.